Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Paweł Jóźwiak. Witam serdecznie, dobry wieczór. Paweł, kolejna twoja walka z Jackiem Murańskim. No i pytanie, czy to jeszcze w ogóle będzie kogoś grzało tak naprawdę? Wiesz co, będzie grzało, bo ja po prostu zamierzam, wiesz, ostatnio to byłem po dwóch porażkach, walczyłem z nich taktycznie, a teraz po prostu wjeżdżam i urywam mu ten głupi, pusty łeb, nie? Chcę go znokautować, wyrzucić go ze świata freaków raz na zawsze. Jest starym, durnym dziadem, ma fajną żonę, także niech... Co? Ma fajną żonę, no naprawdę, Joannę bardzo lubię. Pod jakim względem? No, słuchaj, ja... Ale Joannę, tylko pod jakim względem? No, to, słuchaj, Joanna jest bardzo sympatyczna, normalna, nic o niej nie mam, także niech stary fragle skupi się na małżonce, a niech da spokój dzieciakom, niech znika z internetu, ja go skutecznie usunę z tego świata. Po prostu zamierzam go tym razem zutylizować i to będzie po prostu to rozwalenie Murańskiego w drobnym akcie tym razem. Zamierzam skutecznie zrobić tak, żeby to była jego ostatnia walka. No dobra, rozwalisz go, ale potem będziesz krzyczał Jacek Murański, będziecie się przytulać w oktagonie, czy już tego nie będzie? Nie będzie żadnego przytulania, po prostu wjeżdżam tam, robię robotę, nokautuję go i wychodzę bez żadnych już tutaj sentymentów, nie będzie żadnego bratania się i tak dalej. Nie? No tak to jest, że... Nie docenił tego, że ostatnio z nim się pogodziłem, zachował się jak zachował. No właśnie o to mi chodzi, jaka jest geneza tego, że pogodziliście się, a potem znowu gdzieś tam... Geneza jest taka, że Murański jest chory psychicznie, no skoro się z nim pogodziłem, po takich ciężkich obelgach i tak dalej, nie uszanował tego, powiedział, że to Jóźwiak z nim się pogodził, a nie on z Jóźwiakiem. Podczas jakiego face to face'a uderzył mi z bańki, także koniec, jest skończony, przerąbany i tyle. Chcę mieć swój dirty boxing baby, to mu to zrobię ten dirty boxing. Ale ty dopiero teraz się zorientowałeś, że on jest niezrównoważony psychicznie? Nie, no zawsze o tym wiedziałem, ale teraz się po prostu w tym upewniłem. Okay. Dobrze, że jesteś już pewnie, to mamy za sobą. Paweł, powiedz mi, bo Gala Prime 7 nadchodzi wielkimi krokami. Już troszkę rąbka tajemnicy uchyliliście. Nowe postacie, Tomasz Cik, Nathan Marcon w Federacji Prime. No dzieje się. Zaskoczyliście. Wiele osób. Będzie mega dobra karta. Jest jeszcze parę niespodzianek, które wkrótce ogłosimy. Na pewno będzie bardzo ciekawie. To będzie bardzo mocna gala i myślę, że z przytupem wejdziemy w 2024 rok i że damy fanom prawdziwą rozgrywkę. Taką właśnie, jaką kibice Freak Fightów oczekują. No i to, co oczywiście nie będziemy zdradzać, ale z tego, co wiem, to jest event w evencie taki zaplanowany i to jest w ogóle mega ciekawe. Nie wiem, kiedy to będziecie zdradzać. To jest zajebiste i myślę, że to, co szykujemy dla kibiców, to rozwali system i że wszyscy się będą wyśmienicie przy tym bawić. Kwintesencja Freak Fightów. Paweł, powiedz mi, bo wczoraj odbyła się gala Cloud MMA 2. Adrian Cios wygrał z Marcinem Najmanem i wyzwał cię do walki. Ja rozmawiałem z Adrianem Ciosem. Powiedział, że chce zniszczyć Federację Prime, że ma na to dowody, żeby zniszczyć ciebie, żeby zniszczyć Prime, że jeszcze będzie współpracował z innymi byłymi zawodnikami Prime'u, którzy zostali gdzieś tam przez was poszkodowani. Jak ty odniesiesz się do tych słów? Myślę, no to jest zwykła pizda i tyle, no co mam się na jego temat wypowiadać. Easy money dla mnie i tyle. Z tego, co wiem, to Cloud chce zrobić tą walkę. No ja chętnie sobie zarobię i chętnie upierdolę tego Ciosa, bo to dla mnie żaden przeciwnik. Bardzo łatwa dla mnie walka, easy money i tyle, nie? Aż tak? Myślisz, że nie stanowiłby dla ciebie Adrian Cios żadnego problemu? Żadnego, kompletnie, nie? Dobra, jeszcze jeśli chodzi o Jacka Murańskiego, no to co by o nim nie mówić, to sportowy progres zrobił. Tak, zrobił. Zrobił jak na swoje możliwości, tak, dosyć tak. Duży. Jest chyba najlepszą wersją Jacka Murańskiego w Jacku Murańskim, jaką do tej pory mogliśmy zobaczyć. Tak, zrobił. Obserwuję jego poczynania treningowe z Rytą. Rzeczywiście, zrobił progres. Także na pewno będzie mocniejszy Jacek niż w poprzedniej walce. Może mu się uda w końcu jakiś cios zadać, bo ostatnio to nie zadał żadnego. Aczkolwiek ja jestem pewny swoich umiejętności, ja ciężko trenowałem, ja zrobiłem dużo większy progres, mam dużo lepsze warunki fizyczne, jestem bardziej doświadczony od niego, także jestem tutaj pewny swego. Wiadomo, walka jest walka, ale ja jestem pewien swoich umiejętności i wychodzę, żeby go zniszczyć. Nie po to tak ciężko trenuję, żeby się męczyć z jakimś dziadkiem podstarzałym. Znam swoją wartość, znam swoje możliwości i tyle. Wychodzę, robię robotę, idę po swoje. Paweł, powiedz mi, bo jesteśmy przed influenceriadą fejmu. Już te wasze relacje, twoje, Kasiusza, są dużo lepsze? Bo dzisiaj bierzesz udział w programie, który prowadzi Ulfik. Jest też Boxdel. No, pamiętamy to, co mówiłeś kiedyś do Ulfika na konferencji fejmu. No, nie mieliście ze sobą dobrych relacji. Jak to wygląda teraz? Wiesz, to różnie. Zależy jak leży. No, wiesz, my tak jesteśmy taki, to się lubi, ten się czubi.
W jakichś takich poważniejszych sytuacjach to możemy zawsze na siebie liczyć i sobie pomagamy, ale tak na co dzień, wiadomo, jesteśmy w świecie medialnym, to sobie nieraz dokuczamy, czasami się potrafimy pokłócić i tak dalej, także wiesz, jest między nami taka specyficzna bardzo, bardzo relacja, nie? Jeśli chodzi o galę... Chętnie no. Na przykład z Kasjuszem kiedyś stoczył walkę i myślę, że to też taki pojedynek, wiadomo, nie w boksie z nim, ale w jakiejś formule MMA na przykład, to myślę, że taki pojedynek byłby bardzo ciekawy. Nathan Marcon będzie bił się w Federacji Prime. Czy wy macie na niego jakiś taki ciekawy pomysł? No bo jak ładnie się upakuje Marconia, jak dobrze się go zaprogramuje, że tak powiem, fajnie w programy wpakuje i tak dalej, to on może wygenerować mega duże liczby, co pokazał na przykład na Klaucie. Jaki wy macie pomysł na Marconia? Bo to jest specyficzny zawodnik. Tam był zajebisty pomysł, nie? Bo chcieliśmy go, kurczę, zestawić z jednym takim influencerem, który jest też bardzo złą sławą, owiany i było blisko, żeby zrobić ten pojedynek. Myślę, że ten pojedynek by rozbił bank. Ale nie będzie go? Ale finalnie na tą chwilę nie dogadaliśmy tego, bo ten przeciwnik potencjalny Natana jednak się finalnie nie zgodził na walkę, ale wiesz, jak to świecie w Free Fight, jeszcze 2 tygodnie może jeszcze zmienić zdanie, także może jeszcze to dowieziemy, chociaż na tą chwilę nic na to nie wskazuje, a jak nie, to będzie inny rywal, również ciekawy, także Natan jest ciekawą bardzo osobowością i myślę, że doda kolorytu do tej gali. No i walka takich dwóch rywali, którzy są owiani złą sławą, to fajnie też polaryzuje ludzi, no bo ludzie głupieją, nie wiedzą komu kibicować. No dokładnie. A we wiecie, chcą, żeby każdy z nich dostał bombę. No dokładnie tak. No i wiesz, przede wszystkim Nathan musi mieć takiego rywala, z którym będzie miał jakieś szanse wygrać i będzie z nim walczył. Nie może być takiej dysproporcji. Jak z Denisem, nie? Że weźmie odklepę. No ale wiadomo, no wiesz, no to Denis można teraz mu cisnąć i tak dalej, gadać, że wcześniej skompromitował i tak dalej. No ale Denis jest gościem, co wiesz, no to całe życie trenuje, bił się na grądzie i tak dalej. To porównanie tego 20-letniego Nathana, to mega mysmerz, no to byłoby do jednej bramki i tyle. No ja nie pochwalam takich zestawień, no bo to jest za duży mysmerz, za duża dysproporcja umiejętności. No gdzie kurde Nathanowi do takiego Denisa, czy nawet do Labrygi? No to wiadomo, że on by się z nimi nie bił, tylko musiałby coś kombinować, żeby ujść z życiem, nie? Wiesz, jak będzie wyglądała cała karta Prime 7. Powiedz mi, czy twoim zdaniem jest ona najmocniejsza w historii federacji? Wiesz co, tam jeszcze są dopinane jakieś szczegóły. Nie wiem, czy najmocniejsza, ale jest bardzo ciekawa i myślę, że na pewno fani będą zachwyceni i że to będzie bardzo mocna, dobra gala. Okej, w jaki wy wynik celujecie, jeśli chodzi o sprzedaż pay-per-view? No bo widzimy, że gdzieś tam jest ta tendencja spadkowa troszeczkę. Nie wiem, czy jest ostatnio, to jest tendencja spadkowa, bo ostatnia gala Fame Reborn pokazała jednak, że oni utrzymują bardzo dobre statystyki, ale wiadomo, Fame jest poza oni są poza zasięgiem, byli pierwsi, są największą polską federacją, także nie sposób się do nich porównywać. Wiesz co, no ja bym chciał, żebyśmy sprzedali między 150 a 200 tysięcy pay-per-view, nie? Dobra, to zapytam Cię jeszcze na koniec. Influencer Jada, materiał już puścimy po tym, jak ona się odbędzie, ale w jaki Ty wynik celujesz, które chciałbyś miejsce zająć? No bo ostatnie nie wypada. Ja zawsze celuję wysoko i zawsze walczę po to, żeby wygrywać w każdej dyscyplinie, czy w sporcie, czy w życiu, czy w biznesie, także wiadomo, że chciałbym zwyciężyć. Dobra, dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, piąteczka i dużo szczęścia w 2024 roku dla wszystkich fanów, kibiców sportu walki. Niech Wam się wiedzie. Dużo przyjemności z oglądania gal freakowych, sportowych. No i oczywiście dużo zdrówka. Kłaniam się nisko, Paweł Łyżbek. Dziękuję. Najlepsze antyfakty w internecie.